Żeby nie wiek młodych aktorów, można byłoby pomyśleć, że mamy do czynienia z zawodowymi artystami teatru. To było znakomite przedstawienie, gdzie swoją rękę przyłożyli Renata Białowąs i Cezary Wachelka. Prace nad pamiętnikiem narkomanki trwały prawie pół roku, ale efekt był przejmujący, powiedziała nam dyrektor Ilona Walczak-Dondela. Pamiętnik narkomanki oparty na wierszach i prozie pani Barbary Rosiek to bardzo trudna tematyka. W momencie, kiedy powstał pomysł, nawet miałam obawy, czy jest to właściwe, żeby nasza młodzież pokazywała młodzieży i młodszej i równolatkom takie treści. Natomiast później, kiedy to nabrało tempa, kiedy młodzież pokazała mi próby, kiedy zobaczyłam, jak to wygląda, no to stwierdziłam, że to jest strzał w dziesiątkę. Młodzież bardzo się przejęła tematem, a myślę, że dla uczniów i klas starszych szkoły podstawowej i dla uczniów szkół średnich to tematyka i ważna, i ważka, a przede wszystkim profilaktyczna, bo mam nadzieję, że w oparciu o losy narkomanki młodzież zrozumie, do czego może prowadzić zgubny nauk. Ja jestem pod dużym wrażeniem, jeżeli chodzi o prawdę przekazu. Pamiętnik narkomanki jest... No trudny scenicznie, a wiem, bo robiliśmy to za czasów jeszcze Henryka Talara w naszym teatrze. Próbowaliśmy się zmierzyć z tym tekstem. To jest taka forma mało sceniczna, można byłoby powiedzieć, no bo pamiętnik, prawda? Z drugiej strony bardzo nośna, potrzebna w dzisiejszych czasach, w tamtych i w dzisiejszych. Opowiedziana bardzo autentycznie, bo opowiedziana przez psychologa klinicznego, no bo pani Barbara Rosiek była psychologiem klinicznym, o własnych doświadczeniach no, narkomanki. Po prostu. To przedstawienie mi się podobało, bo uzyskać taką prawdę przekazu w warunkach no, też mało sprzyjających teatralnie, bo jednak w warunkach sali gimnastycznej w szkole jest sztuką. A to znaczy, że ci młodzi ludzie ten tekst przetrawili przez siebie, jakby przepuścili przez siebie i dlatego to się broni. Dlatego słuchaliśmy te 40 minut w całkowitym milczeniu i chłonęliśmy te słowa. Jest to taka rola, która rzeczywiście potrzebuje dużo emocji, dużo ogólnie trzeba dać siebie, trzeba się przełamać w niektórych sytuacjach, jeśli chodzi o granie, bo role są no, naprawdę takie emocjonalne, więc no, było trudno, ale jest warto. Brałam to czysto aktorsko, więc podeszłam do tego tak z dystansem i jakby nie brałam do siebie tych emocji, które przeżywałam, tylko jakby dawałam taki upust na scenie. Nad wejściem Teatru Żeromskiego w Kielcach wisi taki napis. Do teatru nie wchodzi się bezkarnie. I on wisi przy wejściu widowni, ale ja myślę właśnie, że to zdanie dotyczy ludzi po jednej i po drugiej stronie rampy, że taki prawdziwy teatr to jest taki teatr, który w nas zostawia jakiś ślad. Na tym polega to ostrzeżenie, że nie wchodzimy tam bezkarnie. Nie wchodzą widzowie i nie wchodzą aktorzy. I ja myślę, że ci aktorzy także nie weszli bezkarnie, że to przedstawienie w nich zostanie, czego im oczywiście życzę.